Jeśli dasz mi kilka minut swojego czasu, nauczę Cię 5 prostych i łatwych technik, dzięki którym możesz uspokoić swój system nerwowy. Jeżeli kliknąłeś na ten film, to najprawdopodobniej doświadczasz w tej chwili symptomów niepokoju, lękowych, może ataków paniki. Albo w tej chwili szukasz narzędzi, z których możesz skorzystać, kiedy taka chwila nastąpi. Albo może jesteś osobą, która chce pomóc bliskiej Ci osobie poradzić sobie właśnie z takimi trudnymi stanami. Witaj, nazywam się Kat, jestem trenerem metody EFT oraz Matrix Reimprinting, coachem miłości do siebie, jak i również nauczycielką jogi. I dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić tymi 5 szybkimi metodami. Nie będę wdawać się w szczegóły, dlaczego one działają, jak one działają na Twój system nerwowy. Jeżeli interesują Cię takie tematy, zapraszam do opisu tego filmu, tam wrzucę kilka linków, jak i również krótkie opisy, dlaczego te metody działają, w jaki sposób one wpływają na nasz nerw błędny. A w tym filmie pokrótce zademonstruję Wam, na czym one polegają i również zademonstruję je w dosyć krótki sposób, każdą z osobna. I tutaj będzie dla Ciebie zaproszenie, żeby może zatrzymać ten film albo po tym filmie dać sobie czas na to, żeby dać sobie 2-3 minuty i spróbować tą technikę z osobna na spokojnie. To jest tylko film inspiracyjny. Więc pierwsza metoda, jeżeli mnie znasz, no to wiadomo, tapping, opukiwanie się. Wiesz, że na tym kanale pewnie jest sporo rundek, na których opukujemy się i powtarzamy pewne zdania po mnie, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że EFT jest równie bardzo efektywne w momencie, kiedy po prostu tylko się opukujemy, więc jeżeli doświadczasz stanu niepokoju, dyskomfortu, czujesz, że zbliża się atak paniki, po prostu przejdź na punkty. Tak, zacznij sobie na brwi, możesz to robić jedną ręką, dwoma naraz, po obojętnie której stronie, obok oka. Leciutko, delikatnie, nie musisz mocno pukać. Pomiędzy 5 a 20 razy, to naprawdę nie jest takie ważne. Pod okiem. Pod nosem. Broda. Punkt obojczyka, lepiej użyj całej dłoni. Opukujemy tutaj delikatnie, region pod obojczykiem. Pod pachą, czyli tutaj, gdzie byłby pasek od stanika, znowu to może być zrobione z każdej strony. I czubek głowy. Tak, i możesz tą sekwencję powtórzyć 5-10 razy, ile razy czujesz. Są jeszcze dodatkowe punkty, możesz skorzystać z punktu karate. Punkty na dłoni są bardzo użyteczne, kiedy jesteś w sytuacji społecznej i nie chcesz się zacząć nagle opukiwać po twarzy, czyli możesz rękę pod stołem opukiwać tutaj punkt karate, jak i również punkty na palcach, czyli tutaj z boku naszego paznokcia. Tak, i znowu karate, można tak w kółeczko. Zachęcam Cię do tego, żeby po prostu tylko spróbować opukiwania bez mówienia czegokolwiek, jeżeli do tej pory zawsze wykonywałeś konkretne skrypty i wideo. I zobacz, jakie to Ci da efekty. Druga metoda, jedna z moich następnych ulubionych po EFT, jest to technika oddechowa 5-2-7. Mam dodatkowy film na kanale, który się skupia dokładnie na tej technice, dlatego zapraszam, jeżeli chcesz wejść głębiej, zobacz sobie ten film tutaj. Ale o co chodzi w tej technice oddechowej? To wykonujemy wdech licząc do 5, wstrzymujemy oddech licząc do 2 i wydech licząc do 7. A jeżeli nie masz takiej pojemności płuc, które pozwalają Ci na taki długi oddech, zawsze możesz zrobić wdech licząc do 3, wstrzymać na 1 i wydech licząc do 5. Co jest najważniejsze, to, żeby Twój wydech był dłuższy od wdechu, ponieważ to jest właśnie to, co pomaga Twojemu systemu nerwowemu się uspokoić i zrelaksować. Trzecia technika, moja następna ukochana, którą stosuję od wielu lat, ale dopiero niedawno dowiedziałam się, że jest to w ogóle techniką i ma nazwę. Po angielsku nazywa się havening. Jeszcze się nie dowiedziałam, czy jest jakieś polskie określenie. Chodzi po prostu o głaskanie siebie. I można głaskać siebie na różne sposoby, ale moja ulubiona technika w havening to jest kładziemy ręce sobie na przeciwnych ramionach i delikatnie głaszczemy się w dół. Ja tutaj ręce unoszę do góry, wiadomo, że było widać w obiektywie, ale nie musisz tego robić, możesz to robić tak. Tak i po prostu powtarzamy. Dajemy sobie znowu na to tak z minutkę. Tutaj robimy to szybko, tak? Dla mnie ja już czuję po drugim razie, już czuję efekty, czuję takie przyjemne ciarki, czuję taki spokój, który mnie ogarnia. Następna technika, można się głaskać po twarzy, po szyi. Ale dla mnie ta jest naprawdę bardzo efektywna, ukochana i po prostu uwielbiam havening. Dlatego zapraszam do spróbowania tej techniki w stresujących sytuacjach. Następna metoda
to jest pranayama brahmari, która pochodzi z Indii i generalnie z nauk jogi, gdzie używamy naszego oddechu do tworzenia takiego wibrującego dźwięku, który wpływa na nasz nerw błędny, wpływa na nasz mózg. Przy tej technice korzystamy również z naszych dłoni, żeby odciąć zewnętrzne sygnały, czyli chcemy odciąć słuch poprzez zatkanie uszu naszymi kciukami. I jak kciuki zatkają uszy, to dłonie zakrywają oczy, tak? Czyli odcinają jakby stymulus zewnętrzny, to na co patrzymy. I wygląda to w taki sposób, że wykonujemy wdech przez nos, a na wydechu wydajemy taki dźwięk troszeczkę podobny do om, tylko że robimy samo my. Czyli zademonstruję teraz raz dla Was, o co chodzi. Biorę wdech. Dobrze, jeżeli chcesz zatrzymać na chwilkę wideo, spróbuj. Widzisz, znowu starałam się wydłużyć mój wydech tak długo, jak to możliwe. Sprowadza się do naszej poprzedniej techniki, ale również poczuj tą wibrację w Twoich ustach, w okolicy Twoich uszu i miej świadomość, że ta wibracja również wibruje Twoim mózgiem. To się naprawdę dzieje. I jeżeli to jest metoda, której zechcesz spróbować, zachęcam Cię do tego, żeby zrobić to 6 razy. I ostatnia technika, troszkę bardziej niekonwencjonalna i w tej technice jest wiele technik, my zrobimy tylko jedną, to jest masaż uszu. Jedno z miejsc w naszym ciele, do których nasz nerw błędny jest połączony, to są właśnie nasze uszy. I tak jak mówiłam, jest wiele technik. Ja Wam pokażę jeden punkt, który jest dla mnie najbardziej efektywny i też taki przyjemny na swój sposób, bo niektóre na przykład dla mnie są nieprzyjemne, więc korzystamy z naszych palców wskazujących. Tutaj na ekranie teraz pojawi się ucho i zobaczycie, gdzie dokładnie jest ten punkt, ale jest to generalnie w górze ucha, tu gdzie jest takie, jest taka dziurka jakby, tak? I delikatnie dociskają palcami, naprawdę bardzo łagodnie robię kółeczko. Nieważne, czy zaczynasz do przodu, czy do tyłu. Spokojny oddech. I przy wykonywaniu takiego masażu uszu, nie zdziw się, możesz poczuć różne ciekawe fizyczne doznania. Wszystko jest w porządku, wszystko jest bezpieczne. Zmień kierunek. I znowu, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z tej techniki, daj sobie na to przynajmniej minutę, tak? 30 sekund na ruch w jedną stronę. W drugą możesz zrobić jedno ucho najpierw, potem drugie. Tak naprawdę to może być zupełnie inny efekt, dlatego warto eksperymentować. Jestem ciekawa, co myślicie o tych technikach. Dajcie znać w komentarzach, czy je znacie, czy czegoś już próbowaliście, czy czegoś chcecie spróbować. Może zatrzymaliście się w trakcie tego filmu i mieliście jakieś doznania. Jestem bardzo ciekawa, co się u Was zadziało. Jeżeli chcesz wejść w głębiej w tematykę EFT, to nagrałam kilka filmów na ten właśnie temat, specyficznie EFT, adresujące stany lękowe, poczucie niepokoju. W każdym razie ten film jest pomocny dla wielu z Was, dla wielu z moich klientów, więc jeżeli chcesz go poeksplorować, zobacz sobie tutaj. Tutaj jest ten film Oddechu 527. Dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i do zobaczenia w następnym filmie. Pokój, kochani. Takiej pojemności płuc. Samolot.